I pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować wykrój na uszycie miękkiego stanika. Na początku biorę taki papier miękki do wykrojów, to jest półpergamin albo pergamin, i dokładnie przyczepiam na swoim manekinie. Dokładnie gniotąc, aby idealnie dopasować do kształtu biustu. Następnie albo rysuję, albo na początku, szczególnie jeżeli zaczynacie, możecie przyłożyć jakiś swój ulubiony biustonoż i odrysować jego kształt, tak aby zaznaczyć, gdzie zaczyna się, gdzie kończy miseczka, gdzie szczyt miseczki, jak głęboko ma wchodzić pod pachę, i dopiero wtedy ewentualnie zmodyfikować ten swój rysunek. Następnie, właśnie rysujecie najlepiej jakimś flamastrem, żeby było dokładnie widać. Teraz dokładnie to wszystko obklejam taśmą, aby ta forma nic nie straciła swojego kształtu przy zdejmowaniu. To jest bardzo, bardzo ważne. I kiedy już mam obklejone taśmą, to ostrożnie zdejmuję ten mój papier. Widzicie, jest to teraz taki kształt 3D. I teraz to, co trzeba zrobić, to po prostu spłaszczyć ten, ten, tą formę. Czyli tutaj nacinam, bo tu na pewno chcę, żeby była moja taka zaszewka, ale to nie wszystko. Muszę jeszcze naciąć w jednym miejscu, żeby forma się spłaszczyła. Jednak na górze, tutaj po prawej stronie, jak widzicie, nie chcę tej zaszewki, dlatego teraz jeszcze zmodyfikuję ten wykrój. Aby uzyskać taką formę, jaką sobie wymarzyłam, przerysowuję na czysty kawałek papieru, zaznaczając te wszystkie zaszewki, które muszą się pojawić, aby miseczka wyglądała tak jak na moim projekcie. Przenoszę tutaj linię, gdzie jest góra, gdzie dół, gdzie jest ten bok miseczki, ta krawędź od środka a Gdzie jest ta od strony pachy? To trzeba wszystko na niej, żeby potem się nie pomieszało. I teraz będę likwidować moją zaszewkę. Najlepiej do tego użyć taśmy, ale jeszcze wcześniej koniecznie trzeba zmierzyć centymetrem, i to bardzo dokładnie kilka razy. Ile ma tutaj ten brzeg? Spisać sobie wszystkie wymiary, ile ma brzeg, ile ma ta zaszewka, bo musi nam się wszystko bardzo dokładnie zgadzać. I teraz Zawijam tą zaszewkę do góry i, mając te wszystkie wymiary w pamięci, rysuję nowy e, kształt, e, czyli dodaję te centymetry tutaj na dole, powiększając zaszewkę dolną, którą już miałam, e, i delikatnie przedłużając e, miseczkę jakby w dół. Przerosowuję znowu na czysty papier. I wygląda to w ten sposób. Tu będzie na dole taka duża zaszewka, która jest z sumą tej pierwszej zaszewki i tej z prawej strony. Troszkę jest z tym roboty, ale jak już się zrobi fajny taki właśnie wykrój za pierwszym razem, to już można z niego korzystać przy kolejnych okazjach. A tak, efekt szycia stanika.